sprawy. Tak, karnego strzela bardzo pewnie Dawid Nowak. My wracamy do Chorzowa. Ruch Lech. Za chwilę już tylko 2 minuty pozostanie do zakończenia tego spotkania. Arkadiusz Piech walczący z Arboledą. I jaka będzie decyzja sędziego? Spokojnie pokazał arbiter tego spotkania. Nic nie było, gramy dalej, panowie. Nie ma przewinienia ze strony doświadczonego obrońcy kolejorza. Akcja przeniosła się już na połowę niebieskich. Oczywiście tutaj gwizdami próbują zdeprymować trochę piłkarzy, gości, kibice, gospodarzy. Kriwiec tymczasem. No i proszę państwa, prawda? Nieprawdopodobna historia. Druga minuta doliczonego czasu gry. Ale będzie kontrowersja, bo nie została piłka wybita, kiedy Piech leżał. I na pewno będzie kontrowersja. Cieszą się piłkarze Lecha Poznań, szaleją fani zespołu z Wielkopolski, którzy przyjechali tutaj do Chorzowa. No i w tych oto okolicznościach zespół Lecha prowadzi na stadionie Ruchu. Edward, zostajemy w Chorzowie, oglądamy tego gola. Tak. Kriwiec, to jest to uderzenie przy słupku. Ale przytomne zagranie Lewandowskiego. W ogóle nie interweniował. No i ma Lech Poznań bramkę nadziei na mistrzostwo Polski jeszcze w tym sezonie. I ten gol sprawia także, że Ruch Chorzów ciągle nie może być pewny udziału w Lidze Europejskiej, bowiem tak jak Legia przegrywa swoje spotkanie i ciągle ta przewaga nad zespołem z Łazienkowskiej nie będzie zadowalająca. A więc dramatycznie robi się w samej końcówce, dramatycznie dla walki i o mistrzostwo Polski, i o trzecią lokatę dającą prawo gry w Lidze Europejskiej. Teraz jeszcze jeden atak zespołu gospodarzy, jeszcze rozegranie piłki, ponownie Grzyb dośrodkowuje na drugą stronę pola karnego, piłka mija Piecha, jest Grzegorz Wojtkowiak, który wybija gdzieś tam w okolicy linii środkowej. Podeszli teraz wysoko gracze Ruchu Chorzów. Oni teraz także nie mają niczego do stracenia. Muszą zaryzykować. Grodzicki, kolejne strzelenie piłki przed bramkę Kotorowskiego. Arboleda, jeszcze Kotorowski. Tuż przy nim był Artur Sobiech, ale bramkarz gości poradzi sobie. Niesamowita sprawa. Bramka w Krakowie. Bramka w Krakowie w meczu Krakowia-Wisła. Ależ niesamowite historie dzieją się na suchych stawach. Krakowia doprowadza do wyrównania w meczu z Wisłą, bodaj w ostatniej akcji tego meczu. Rzut wolny, piłka gdzieś tam, taka bezpańska, poleciała w pole karne i bodaj Sacha wyskoczył najwyżej. Piłka wydaje mi się, Grzegorz, wydaje mi się, że to samobójcza bramka, tak, Jopa. Jeszcze raz, tak, Mariusz Jop i piłka pada za gol niesamowitego. Bardzo 1-1, zanosi się na 42 w historii remis w derbach. Coś niesamowitego, właśnie Suworow. Wspominaliśmy, że powinien pojawić się na boisku i dograł tą piłkę, można powiedzieć, do Mariusza Jopa, który niefortunnie, on widzimy w jakiej pozycji bił, Marcin Juszczyk nie miał kompletnie szans. Tak jak mówisz, to była ostatnia akcja tego meczu, bo chyba już właśnie mamy... Ale przypomnijmy, że Mariusz Jop zagrał tylko dlatego, że w tym spotkaniu nie mógł wystąpić Pablo Alvarez. To jest koniec derbowego spotkania. 181. derby Krakowa na pewno przejdą do historii jako niezwykle dramatyczny mecz. 1-1. Grzegorz, Krzysztof, zobaczcie, to oznacza zmianę w tabeli. Mamy zmianę lidera w ostatniej minucie przedostatniej kolejki ligowej. Lech jest liderem Ekstraklasy. Lech ma 62 punkty i punkt przewagi nad Wisłą Kraków. Nieprawdopodobna zmiana miejsc w ostatniej chwili. Płacze teraz Piotr Brożek. Widzimy te obrazki z Krakowa. Załamani są piłkarze Wisły. Trudno nie być załamanym po takim meczu, po takiej straconej bramce. Wielkie emocje, naprawdę. No, Krakowia, trudno powiedzieć, czy zasłużyła na remis. Wisła grała lepiej, Wisła miała tą kontrowersyjną sytuację, o tym też pamiętajmy, ale Krakowia grała naprawdę dzisiaj dzielnie. Proszę, to jest trener Henryk Kasperczak, który wiele w swoim życiu widział i przeżył, ale tak, czegoś takiego na pewno nie przeżył, ale to co mówisz, to był typowy mecz walki. Tutaj proszę zwrócić uwagę, Suworow, Mariusz Jop, on nawet nie był skierowany twarzą do bramki, on nie wiedział, gdzie ta piłka w ogóle chyba jest. No. A jeszcze dodajmy, że ten, który dośrodkowywał Suworów, przybywał na boisku dosłownie 8 minut, może 7. 8, może 9 minut, bo dostał właśnie szansę od trenera. Tu widzimy, że chyba Mariusz się wystraszył nogi Arka Głowackiego, który ją wyciągnął. No, coś niemożliwego, jak Wisła traci, no nie chcę zaryzykować stwierdzenia, ale być może mistrza Polski. To jest piękne w piłce właśnie, to jest ten dramat, wielki dramat Wisły i radość Krakowi w derbach. Wszystko było możliwe, derby skończyły się remisem i cieszy się, bardzo cieszy się
Krakowia. Panowie, mamy pierwszą rozmowę w Krakowie. Jeszcze moment. Dajmy sobie chwilę. Krakowia, Wisła Kraków. Jest tam już gotowy nasz reporter, by na żywo przeprowadzić pierwszą rozmowę. Zakończyły się w każdym razie wszystkie spotkania ligowe. Padła jedna bramka, której nie zdążyliśmy Państwu pokazać w trakcie trwania tej multiligi w końcówce, dlatego że jednocześnie padały gole, a to w Chorzowie, a to w Krakowie. Tego gola strzelił Piast Gliwice. Tomek Lipiński. Panie Piotrze, no Wisła miała już na pucharze za Mistrzostwo Polski położoną jedną dłoń i cztery palce drugiej dłoni, a wy w 90 minucie, a właściwie w 93 jej odebraliście praktycznie już złudzenie. Jak to wyglądało w tej 93 minucie z boiska? Co tam się wydarzyło? Szczerze sam nie wiem, jak to wyglądało. Rzuciliśmy się do odrabiania strat. Nie mieliśmy nic do stracenia. Były stałe fragmenty wcześniej, mieliśmy sytuację, nie wykorzystaliśmy, natomiast no szczęśliwie dla nas, nieszczęśliwie dla Wisły, piłka wpadła w ostatniej akcji, no wszyscy są zadowoleni, najważniejsze, że no derbów nie przegraliśmy, a myślę, że utrzymamy się na pewno. Szczęście to chyba będzie się odmieniało przez przypadki i przez wiele, wiele tygodni u was w Krakowie. No bo i wyniki na innych stadionach wydaje się, że ułożyły się na tyle korzystnie, że Krakowia pozostaje na kolejny sezon w Ekstraklasie. Ale no kosztowało was to niesłychanie dużo nerwów. No piłka jest nieprzewidywalna i w każdej dosłownie sekundzie, minucie wynik może się zmieniać i najważniejsza była wiara, że wierzyliśmy zwycięstwo albo przynajmniej wyrównanie i myślę, że to się opłaciło. I teraz dla piłkarzy Krakowi to też jest taki remis tym słodszy, że Wiśle to podcina skrzydła i może odebrać tytuł mistrzowski? No na razie Krakowia, jak to mówią, Krakowia pany w Krakowie. Poprzednie derby wygraliśmy, teraz nie przegraliśmy, więc nie zostaliśmy pokonani przez Wisłę i to nas najbardziej cieszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tyle Piotr Polczak, na żywo relacja z naszej anteny, z dwójki, gdzie w Kanal Plus Sport trwał ten mecz od pierwszej do 90 minuty. Chorzów, Warszawa, Gdynia, Kraków, Wodzisław, Białystok, Lubin i Bełchatów. Wszędzie mecze się już zakończyły. Panowie, witamy pana Sławka. Pan Sławomir mnie Stępniecki. Dobry wieczór panu, panie Sławku. Włos rozwiany, bo oglądał tę końcówkę meczu. Poczekaj, Andrzej, jeszcze Wojciech Grzyb, ruch Chorzów. Posłuchajmy. Tak jest ze mną Wojtek Grzyb. No Wojtek, bardzo duże zamieszanie. Krakowia w końcówce strzeliła bramkę Wiśle Kraków. Wam strzelił Lech Poznań. Powiedz, jak ty z boiska widziałeś tą sytuację Piecha z Arboledą? Tak na spokoju, Wojtek, bo już jest po meczu. Bardzo daleko. Ja chyba byłem najbliżej z naszej drużyny, ale nie podejmę się tego, żeby ocenić, czy był fał, czy nie. Nasz zawodnik leżał. To jest w gestii Lecha i jego sumieniu, czy trzeba wybić piłkę, czy nie. Natomiast my na pewno nie powinniśmy czekać, patrzeć, kiedy Lewandowski tą piłkę wybije, tylko starać się mu ją odebrać i chyba musimy mieć pretensje przede wszystkim do siebie, a dopiero później do sędziego, o ile ten faul faktycznie był. Znaczy, powiem ci tak, faul był, naszym zdaniem faul był, ale powiem ci tak, ja w transmisji powiedziałem, gramy chłopaki, gramy, bo widziałem, że Piech wstał, wy to widzieliście, Robert się obrócił i zaczął grać dalej. Troszeczkę to może nie było fair, ale w tym momencie Piech wstał, także taka jest piłka nożna. Ale Wojtek, o meczu, powiedz tak, z przebiegu meczu na pewno nie byliście drużyną słabszą. Zabrakło troszeczkę sił pod koniec? Sił zabrakło w jednym momencie, wtedy kiedy Lech nas przycisnął i zdobył wyrównującą bramkę. A później znowu, o dziwo, mecz przybrał inną zupełnie fazę. Co prawda Lech prowadził grę, ale to my mieliśmy groźniejsze sytuacje. Wiele kont. Szkoda, że żadna z nich nie skończyła się bramką, bo wydaje mi się, że remis byłby wynikiem sprawiedliwym. No cóż, Lech w dosyć dziwnych okolicznościach zwycięża i